Dzisiaj spędzamy dzień na niecodziennej farmie. Z nami jest Kamil, który będzie nas tutaj oprowadzał. Cześć. A z nim słodki lemur naszej pani. Chwycił się tutaj maluch, on ma 4 miesiące, dlatego jeszcze cały czas instynkt macierzyński oczywiście. On chce cały czas się trzymać, bo no troszkę tak się... jego mamą? Będzie dzisiaj troszkę miły stworzony, jak lemur będzie troszkę też taki bardziej przerażający. Okej. Okay. Co to jest za dziwna małpka tutaj? Chciałam właśnie... cybernańskie. Nie żadnego. Mogę odejść od tych piesków. 4 takie tutaj są, ja mam tu Ej, patrz jaki słodziak. Tak, patrz jaki fajny. Nie wiem czy zauważyliście, ale ma oczy po Kamilu, bo Kamil ma takie same oczy. Tutaj warto też zaznaczyć, że tymi odcinkami nie namawiamy do przetrzymywania takich zwierząt. Tak jest. Oczywiście, tak. Tego I typu na pewno zakupy. Nie można kupować tylko i ze względu na to, że jest słodziutki, tak. Bo to jest jednak bardzo duża odpowiedzialność. Trzeba mieć dużą wiedzę i warunki, żeby się opiekować takimi zwierzęczkami. O Jezus! Jakie to jest super. Ale ma paluszki takie jak troszkę jak przez sawki. Ej, cudowny to dzień będzie naprawdę. Ale prawie się. I wiecie co, potrzebowaliśmy takiego dnia. Potrzebowaliśmy takiego dnia. No, było potrzebne, to? To jest dobra terapia. Bardzo mi to potrzebne. Jaki to jest model? Rodzaj? Model, płomykówka. Słuchajcie, są w wersji białej i ciemnej. 14 Pro. Jak jest jasna, to ma wtedy takie bielsze piórka i widać bardziej to rudę, no ta jest bardziej ciemna. Ona w tym roku ludzie ma w tej chwili, nie wiem, 4-5 miesięcy jako? Tak. Coś w tym stylu. Czujecie, że to było w jajku? Ona była mniejsza, żeby nie było. Ona była dużo mniejsza w tym jajku. Teraz są pod ochroną w Polsce, a jest pod ochroną, no bo generalnie coraz mniej miejsc jest, gdzie gniazda może zakładać. Czy będzie można ją dotknąć? Bo ja mnie bardzo ciekawi, jak puszysta jest. Słuchajcie, tego nie widać, ale ona jest tak naprawdę drobna. Pod tego puchu jest dużo i ona pod tym puchem jest naprawdę takim drobnym ptaszkiem w sumie. Maksymalna waga to jest 400 gramów. Ale dostałem z liścia. Natomiast no, są to ptaki, które są łowcami, tak? Więc żywią się żywym pokarmem myszy. Jak stabilizacja w kamerze, jej głowa działa. Ej, mięciutka. Co się mięciutka. Leciutka. Mięciutka. Leciutkie. Boję się to. Dziewczynka? Ale faktycznie... Nie, to nie wiadomo, trzeba zrobić rozdzielenie. Natomiast jedna rzecz, która może tak obrzydzać ludzi, którzy chcieliby przetrzymywać, no niestety są to ptaki, które cały czas mają luźny odbyt. Robią po prostu gdzie popadnie i nie da się tego oduczyć, nauczyć. Ej, taki fun fact widzowie, opowiem wam moją sytuację z dzieciństwa. Miałam 12 lat i pojechałam z rodzicami na wakacje na Majorkę i w hotelu były właśnie klatki z papugami. I była przede mną baba, która normalnie wsadzała palce w kraty i nic się nie działo i wiecie, głaskała sobie te papugi i tak dalej. I 12-letnia Faustyna stwierdziła, też tam wsadzę. Muszę to zrobić. I mi normalnie paznokcia urąbała. Całego? Całego, normalnie krew, wszystko. A ten pies, czy on żyje? Przepraszam najmocniej. Czy ten pies, czy tutaj jest wszystko w porządku? Trawę ci wyciągnę. Oj, ale szczerze, luźny odbyt fest. Właśnie Nati fajnie zauważyła, że my byliśmy zdziwieni, że nagrywamy dzisiaj odcinek vlogowy z oglądania zwierzaczków. Tak, co to, jest, takie... jest za oglądanie zwierzaczków? Nie ma żadnych rywalizacji, żadnego... O, patrz, szcza! Szcza, normalnie! Ej, chłopcu, pierwszy raz widzi, jak piesek robi się po nocy. Daj mi dokończyć. Bez żadnych krzyków, bez żadnych stresów, bez żadnych wyzwań, to tak mega dziwnie. Nie jak u nas. Potrzebowaliśmy tego, żeby się zrelaksować, jakby seria czuje, dobrze, że odpoczywa. Dobrze się czuję. Nie tak, jakby czujesz? Jest inaczej. Dobrze nam robi taki dzień wśród zwierzaków. Tak. Bo czuję, że tak mnie to uspokaja wewnętrznie, tak, a mi to potrzebowało. Szczęścia. I też szczęście, tak. Jak się nazywa? Osiołek! Osiołek! I mini koniki, tak. Ale osiołek! To już głaskać te koniki. No nie, no małe konie, no nie, no małe konie. Nie, to jest naprawdę jeden z lepszych dni teraz. Tak, taki chillowy, normalnie jestem teraz taka happy. Tam jest osioł. Ten ostatni czas. No to... Osioł. O, patrzcie, jest tam Bartek Laskowski. Chyba Kubicki ze Szreka. Patrz, jaki kotek dziwny. Cześć, kotku. Powiedzieć wam ciekawostkę o koniach? Mogę powiedzieć wam gruby. Mogę wam powiedzieć ciekawostkę o koniach? Proszę, chłopaki. No. Widzicie, że konie mają tak wrażliwą jakby skórę jak my. W sensie tutaj to sierść i tak dalej. I konia raczej się nie powinno klepać, tylko głaskać. I to jest właśnie złe, że nie złe, można je klepać, ale dla mnie konie wolą głaskanie. Jak ja? Mówi się, że głupi jak osioł, to jest nieprawdą. Posia tutaj jako jedyny zwierzę ze wszystkich potrafi otwierać sobie sama wybiegi. Tam jest założona kłódka. Jeżeli nie zapniemy jej na kluczek, to ona wyciągnie tą kłódkę, otworzy ten wybieg, pójdzie do alpak, otworzy alpaką wybieg. Ej, po prostu
wychodzi, otwiera wszystkie zwierzęta, jak leci i wypuszczono. No i dobrego kompana miał Shrek. To na pewno tak było zaplanowane. A ma taką fajną bargę zwisającą. Co? Ej, faktycznie ma. Boże, jak ty jesteś kochany, ten puszka. To daleko czy nie? Daleko, jestem uporny. Bardzo lubię ślady. Ale na mnie leci taki sajdaj, że ja się boję. I serio, on ma wzrok, że naprawdę śmieszy was to? Śmieszy was to? Wasz poziom żartów jest żał... Wasz poziom żartów jest żałosny. A jak ty osioł robić dźwięki? I specjalnie zapytałaś nas, żebyśmy udali osła? A ja sobie myślę tak, co Jolita nie wie jak daje osioł? Ktoś się nie uważał w przedszkolu? Ale że nie reaguje w ogóle, że go to nie irytuje? Może lubi. Wiesz, ja nie robię tego, żeby ci było źle. Piękny jesteś, osiołku. Mogłabym mieć takiego osła. W ogóle mogłabym mieć większość takich zwierząt u siebie. Mieszkanie, nie? Ja tu chcę już zostać. Ja tak się mogę przytulać cały dzisiejszy dzień. Ciekawe, czy będę miała większy trądzik. Nigdy w życiu nie głaskałem konia. Chciałem tylko powiedzieć. Jesteś idealny, wiesz? Bartek, boję się, jak robisz taką minę przy jego zadzie. Ale to jest dupka, słodka, mała dupka. No, to jest mała dupeczka. Dupurka! Grzywka. Patrz to. Nie, to jest dla mnie w ogóle fest, że koń ma grzywkę. Nie grzywę, tylko grzywkę. Taką... Wiecie, co robi koniu Bartka? Warkocze. A, bardzo. 50 zł się należy. A co on taki gruby? Dlaczego w ogóle robisz body shaming tego kucyka? Nie body shaming, nie, bo patrz, zrobiłem warkoczyka po pierwsze. O Jezu! Ja cię mogę zabrać do domu? Proszę. Dogadamy się, zmieścimy się u mnie, dobra? Naprawdę pasuje do ciebie. To jest takie... Jak brat bliźniak, nie? Będzie dobrze. Proszę, znalazłem trochę trawy dla ciebie, chcesz? Chcesz trawę? Ale tak. Oszukiwa stomokrotny. Co? Stoi na trawie i podaje mu trawę. Tak, nie, bo no po co się ma męczyć, proszę. Ciocia Julitka też ma kaptur jak coś. Ja bym chciała go dać, ale dobra, on mnie kocha. Daj piskowi też trochę. Proszę. Piesku wszystko zjedzą. No. Mam pytanie, czy on jest trochę gruby? Słuchajcie, wszystkie kucy szetlandzkie charakteryzują się tym, że mają krótkie nóżki, grubą szyję i gruby brzuszek. Czyli to jest normalne. A jak myślicie, po co im tyle tłuszczu? Żeby się ogrzać, bo jest tam zimno. A skąd pochodzą? Z Szetlandów. Dokładnie, tam jest zimno. Szetlandy. To są kuce, które nie potrzebują stajni. On mnie iska. Boże, iskanie przez lemura, najlepsze. Ja się tak kocham w tych wszystkich zwierzętach. Ale fajnie, jak się powiedzieć na ręką, on tak przechodził. Jak się czujesz z lemurem? A, super! Ale jest coś takiego, w ogóle zaczęliśmy temat o cuteness aggression, że jak coś jest tak słodkiego, twój mózg nie da rady sobie z tym poradzić i masz ochotę... Żeby to było w tobie. Zjeść to na przykład, zjeść. Albo ugryźć, czy jakoś nie da rady. Ja bym po prostu chciał zrobić tak, żeby jak to by była głowa, to bym zrobił sobie tak. I wyjął. I wyjął, po prostu. A jeszcze nigdy nie powiedziałem do nikogo, tak szybko kocham cię. Ogólnie jak do tego pieska. Ogólnie Harnold chce ci powiedzieć, że pobiłeś rekord. Ja naprawdę tutaj mam wszystkie zwierzaki na mnie. Cuteness overload. Czekaj, jeszcze osłaj przyprowadzimy. Dobrze jest na zdjęciu już jeden. Będę miał jutro depresję, bo mam teraz pik serotoniny, a jutro będzie spadek. Uuu la la, jaki... Powiem tak. Co ma? Bracie, pozazdrościć tylko. Co dlatego nie są parzystokopytne. Jestem taka zadowolona, że to koniec. Czy to moje urodziny? Ej, naprawdę to jakby dopiero początek, a my stoimy tutaj już z dobrą godzinę. Myślisz, że tu jest więcej jeszcze? Popiem, jeszcze będziesz boksował. Z kangurem będę się bił? Widziałem filmiki, jak kangur na przykład komuś psa zaatakował i ktoś do niego podchodzi, wiesz, normalnie się bije z nim, nie? I tak, pa, pa. O ty wiesz, podchodzi i wiesz, cię łapie i cię nogami cię nawala. I tak. A wiesz, on jest umieśniony. To jest sokół górski kompletnie. Ogólnie takie ptaki mogą się wbić w kość nawet, nie? No, jeżeli chodzi o uścisk, to 2 tony na cm2 w łapach. 380 na godzinę potrafią lecieć. Co? Ile twoja Tesla musi się rozpędzić? Co, a takiego ptaszka można też pogłaskać, czy...? To on akurat nie jest do głaskania, z tego względu, że to jest samica, młoda samica. Ona była uczona... zabijania. Do płoszenia. A. Do płoszenia. Wyglądasz mega potężnie, Bartuś.
Podajcie na nasze Instagramki, bo z każdym zwierzątkiem robimy sobie foteczki. Oczywiście wlecą na nasze socialki, więc zapraszamy. Ty może bardziej ci podoba? Tu lepszy profil twój. Mhm. Dobra. Ej! Ble! I on to je normalnie. Nie jedz! Fu! Zostaw! Herman, Sherman! Nie! Fu! Zły pies! Nie jedz! Boże, ja już nie będę się całował z tobą w takim razie. Ej, on nieźle opędzlowuje tą kupę, naprawdę. Ja się teraz tak będzie powiedzieć, że się popłaczę zaraz. To jest takie przyjemne. Chciałabym bardzo doświadczyć tego właśnie. Nie mam pojęcia, jakie to uczucie. Opa, na ramieniu, no. Bartkowi, patrz, co łyza lecie. Też naprawdę. Małpa siedzi na małpie. A ja tak na serio, to co się tak tam teraz. Swój do swego ciągnie, nie? Strasznie kochany, że on jest taki, że nikt mu tu nie każe siedzieć. On siedzi, mimo że nie musi. Robi to dobrowolnie. Ja się zaraz popłaczę, bo też bym chciała. A jak to zatrzyma się na mnie, tak jak to? Umie mówić. To jest młody ptak. A co mówi? No lepiej, żeby się nie odzywała. Przeklina? Tak, ale potrafię zawołać na przykład naszego pracownika, który ma na imię Jarek. Jarek! To jest Timon, tam jest Pumba. Tam palce nie wkładamy. Córeka to są dość takie zwierzęta, powiedzmy, terytorialne. Jak wy byście tam weszli, to by was zaatakowały. Ale jak ja ją wynoszę do was, to ona wam nie zrobi nic. Proszę, Timona wam daje, Timon jest zaswojony. Ojejku. Surykatki są to stworzenia, które żyją w grupach. Grupą dowodzi samica. No i tak powinno być wszędzie. Najsilniejsza samica. Go girl. Co można? Można. Generalnie dość szorstka. Ej, normalnie zaczęłam głaskać surykatkę i pies mi normalnie. On ci mówi, że można po główce mnie pogłaskać. A, go po główce, tak. Panie, ja ci wrzesłem do domu. Nie ma go, dobra, idziemy dalej. Cześć, pa. Do serca przytul surykatkę. Uj. Nati też bardzo potrzebowała przytulanka z zwierzęczkami. Wspaniale. Ale jesteś słodka. Jest kangur. Ej, nie, oszaleję po prostu. Widzowie, czy ktoś z was grał w kangur kakao? Bo to była gra mojego dzieciństwa i jak patrzę na go kangura, to tego mi się gra przypomina. A tutaj co, Sherman naprawdę lubi sobie leżeć na każdej powierzchni. Owej Boże, wszędzie. Kocham lemury. Dobra, dasz już go trochę. Nie, daj, lemury. No, podziel się, masz go na co chodzi. Lemury. Nowość, Bartek znowu płacze. Ja jestem niestabilny. Chcecie nakarmić surykatkę? Tak, ja chcę. Chcę. Jeszcze tylko pieska pogłaskam, dobrze? Nie, no dzisiaj to jest w ogóle jakaś nagroda. Mam wrażenie, jakbym nie zasługiwał na to, co się dzieje. Tak. Chyba cię nie lubi. Nie, on nawet nie patrzy na mnie. On patrzy na psa, że on się czuje bezpiecznie. No to niech Jasz już, no dobra, jak się czuje bezpiecznie, to jest najważniejsze, żeby te zwierzęta się czuły bezpiecznie, tak? No jakby chcemy dla nich dobrze, jeśli się okazało, że czuje się najbezpieczniej u mnie na szyi. To niech już będzie, to tak? Niech już tam do końca życia. Do końca życia. Nie, no zazdro trochę, ja muszę owocki jakieś ogarnąć. Czuję się wybrany, czuję się wybrany. Ej, dobra, ja tą kuskę białą wziąć sobie do mieszkania. Jakby ona jest piękna. Dużo. No tą białą kuskę, biało-czarną, malutką taką. Możemy proszę tam wejść. No. Drogi widzu, kiedy myślisz, że nie masz podejścia do zwierząt, spójrz na mnie i na Faustynę. Wiesz tam ten projekt, wiesz tam w las. Nie, no, bo oni sobie klikają, że jakby przenieść się za bramę i po prostu się przenoszą. W teleporcie. Ej, obczajcie, to jest skunks. Ja faktycznie puszczę tak. Widzisz, Adi? Skunks. Ma wycięte te gruczoły. Hodowlane mają wycięte gruczoły. Jest po operacji. Pokazało się, że miał nadczynność nadnerczy i niedoczynność tarczycy. O, to tak jak ja. On już będzie zdrowy, udało mu się życie uratować. No. Stał się przez to bezpłodny, ale to nam niczym nie przeszkadza. Ważne, że będzie żył. A w jaki sposób pozyskuje się zwierzęki właśnie do takich farm? Ej, ale bym się śmiał. Tak, to nie są zwierzęta wyłapane gdzieś. Wiem, tylko zastanawiam się po prostu, jak to skunk wygląda. Skunk jest mega podobny do miodożera. Miodożer to jest... Ej, zdjęcie, znowu się jest. Szybko zrób mi zdjęcie, bo Odi przyszedł naprawdę na sekundę tylko. A w jaki sposób udało się? Sam zadecydował o tym? Zdradził mnie. Słuchajcie, widzowie, czekałam na to naprawdę tyle czasu i widzicie, przyszedł sam. Ej, ale to jest racja, to co Bartek mówił, jakby ja się też wzruszam, ja się chcę płakać dosłownie. On się zaczepił jeszcze mi o włosy. No. Trzymaj się lamy, to się nie posunamy. No i teraz jesteśmy tutaj i będziemy karmić wszystkie zwierzęta. Bierzcie sobie po pojemniczku. Po pojemniczku, oczywiście, dziękuję.
Julita, widziałeś, że rozdają tutaj darmowe przekąski? O fuzisz, to jest obrudzone! Widzowie, chcemy tu przyjeżdżać częściej, chcemy więcej robić takich odcinków, więc koniecznie lajkujcie ten odcinek, żeby Karol zauważył, że jednak fajne są takie odcinki. Wika? Ej! Wika dostała. Wika dostała. Wiecie co? Idę od nich! Dostałam naprawdę most! A Sherman podchodzi i mówi tak, też jestem lamą. I się tak podstawia, tak ja tutaj daję, podchodzi. Ja też dostanę. Cześć Patryk. A, to ty też ładnie. Boże, to jest inny wave, jak tak bierzesz łapkę jeszcze. O Jezus, o, trochę mnie ugryzło. Ty, no normalnie jak opłatek na komunii. Ty, to już mam. Normalnie czuję się, jakbym na arkę Noego wchodziła. O, jaki to... Ej, wszystkie zapasy. Normalnie idą wszystkie do mnie. Ej, ten barem na dole, co mnie kopie. Stop! Słuchajcie, panowie. Po kolei. Proszę. Ty, jak gryzło, widziałeś? Poczekaj, no! Stop! Siad. Siad. O, ten usiadł. Tomasz. Ja też chcę mu dać. Chodźcie do środka. A co się stało z twoimi rzeczami? Chodźcie do środka. Już co wziąłam? Bo mnie atakowały, to dawałam każdemu. Za to, że cię atakowały, ty dawałaś. Dlatego Gengar jest niewychowany właśnie. Niewychowany to jesteś ty. Proszę państwa, w lewym narożniku jest Hania i Hania Puchalska, a w prawym narożniku jest Kangur Kao Kaliński. To jest kangur rudy z Australii. Na pewno widzieliście nieraz filmiki, jak się boksują. Nie zawsze jest to prawda, że to jest walka pomiędzy nimi. Często dochodzi między nimi, nazwijmy to, do takich pseudowalk. To po prostu one w ten sposób ćwiczą umiejętność walki, mięśnie. Tylko mamy taką prośbę do ciebie. Nie kop mnie i nie połam. Dobrze? To będzie super i tak to będzie git. Dzięki, cześć. Nic się nie stało, na szczęście. I ona ci wtedy tak powiedziała? Nie. I co ty jej na to odpowiedziałaś? A, matko, no to nie dziwne. Odpowiada normalnie. Nie dziwne, że się pokłóciliście. No, no musisz do niej pójść i po prostu przeprosić. Zostawiam sobie dwa jabłuszka, jakbym chciał... Oj, to nie. Jakbym chciał... Nakarmić lemurka, jakbym chciał. Śmierdzi to kupą. Bo to pies jadł. Myślałam, że może Odi. Ale ci się leje po... Ale ci się leje po plecach, stara. O nie. Ej, faktycznie. No, ale całkiem szczerze, masz brudny kapturek? Serio? No, to też. No patrz. Ej, tak. Ja. Dobra. Ej, masz kupę. Serio? Chodź, pan z nim. O, ej, i ją to walizuję teraz. Teraz, no. Nati, zesrał mi się Odi. Gdzie? Nie zesrał mi się? Nie. Wkręcili mnie, a ja uwierzyłam. Nie, no zesrał ci się. Jestem Hania, władca Alpak. Podążajcie za mną. Kto jest odważny, żeby wyciągnąć sobie kolec? Z niego? Leży tutaj. Ja odważny, ja mogę wyciągnąć. Najpierw cię muszę uprzedzić, że to zwierzę potrafi ważyć 30 kg i w momencie, kiedy się przestraszy, to wszystkimi kolcami tak cię atakuje, a są to kolce, które dziurawią twoją nogę na wylot. Uważaj! Jak takie kolce robimy, to wchodzisz na pustej klatki. Nic tam nie ma. Jest też w środku. Dobra. Zamykaj jeszcze, przepraszam was. Zamykaj. Ej, tym by można było naprawdę kogoś to jest, zabić. To normalnie. Tak, jakby... Oprócz tego... Wow. Yeah. To są takie bobrowate trochę. One wcześniej miały tutaj drewniany domek, drewniany cały wybieg, piękny. I zażarły. No zażarły. Listka by bolał. O. Mojego wolisz, tak? Pogardził. Bo są wybredne. Żyjemy około 20 lat. Jest jakiś gatunek zagrożony. Można go spotkać tylko na Madagaskarze i tam gdzieś w okolicznych wyspach może jeszcze. Często są wyłapane. Złapał mnie za palucha. Lubi mnie? I chyba gdzieś tam wystawione na jakichś targach, pokazywane ludziom, do tego Julian z Madagaskaru, dla turystów, którzy przyjeżdżają, cieszą się, tak naprawdę nie wiedzą ile cierpienia na przykład te zwierzęta niosą, są wyłapane ze swojego naturalnego środowiska. Patrz co ten pies robi, no popatrz! Co to za złodziej? Co to za złodziejka mała? No ja cię kocham, mimo że szedłeś gówno, to cię kocham.
Ej, zobaczcie, jakie mają nogi, jakby centralnie są dinozaury. Czemu się mówi, że strusie są głupie albo że chowają głowę w piach? Bo robią głupie rzeczy, a później się wstydzą i muszą schować głowę w piach. Głupie, po prostu. Ich mózg jest z wielkości jak ich oko. Ej, one wydają takie dźwięki, jakby burczało w brzuchu. Jakby tak. Dinozaurami byli. No bo... Wow. To jest chyba jedyna rzecz, na jaką, jakby zwierzę, na które nie jestem uczulona, które mogłabym mieć. A zobacz, kumpel, ja mam tutaj twoje tego. Ja mam też mam tu na biodrze, zobacz. Bo nie ruszaj go tak w moją stronę. Cześć, za nią straszy. Nie, ja mam tylko fastynę. Ja się w ogóle nie boję, daj. Cześć, to czekaj. To dobrze, że on tak się czai, żeby wejść do ucha, czy nie? Nie, przestań. Martek. Ale on sobie może chillować w swoim On sobie sposób. Bardzo dobrze chilluje. Ja nie mam z tym problemu, nie mam pushingu, w ogóle nie mam sobie chillu. Nie mam pushingu. W ten sposób. Nie pushuję. Nie ma w ogóle celingów, żeby go pushingować. Teraz mi możesz zrobić. Bardzo chcę go enjoyować tego węża bez pushingowania. Jest. No i uczulenie. Patrz, jak ma zdjęcie twoje. Bardzo fajny to był odcineczek, bardzo relaksacyjny, bardzo edukacyjny. Dziękujemy Kamil in Travel. Dziękujemy Paulinie też, że nas przyjęła. Było bardzo fajnie, prawda? To jest buciaczka.